Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Omen, a to jest kolejna bitwa z cyklu paskudnych rozgrywek, których bohaterem będę znowu ja. Moi drodzy, zdaję sobie sprawę, że pokazując większą część swoich bitew, w których jakby ja jestem bohaterem, pokazuję bardziej jakieś fartowne asy pancerne, ale tak naprawdę nauki tam dla was jakiejś ogromnej nie ma, ale wydaje mi się, że właśnie ta powtórka jest jedną z ciekawszych, które mogę zaoferować jako gracz na nieartylerii, bo chodzi mi głównie o nieartylerię, bo dzięki obecności Luciusza, który tutaj parę tygodni temu był u mnie i powiedział mi, jak grać na Kareli, właśnie ta bitwa była możliwa. Zobaczcie, line-up pozytywny, mamy 5 czołgów 8 tieru, jestem jednym z nich. U nas wyróżnia się T-32, u nich z kolei T-37, który ma 40 tysięcy bitew oraz 3000 punktów WN8 ponad, także naprawdę nieźle. I dlaczego tę bitwę pokazuję? No, będzie naprawdę obfitować w punkty uszkodzeń, no i jedną właśnie miejscówkę. Także właśnie tę miejscówkę chciałem wam pokazać, chciałem, żebyście się jej nauczyli, bo jest naprawdę bardzo, bardzo fajna na tej mapie i tylko z tej strony. Pierwsza sytuacja to oczywiście, tutaj zobaczcie, zaświeci się T25 AT, strzał z biodra, bo dlaczego nie? Oczywiście można było huknąć, więc czemu takiego strzału nie oddać? Bardzo ładnie, w pełnym galopie i z trzeci tutaj trafia. I teraz właśnie to jest ta miejscówka. Pokazuję i objaśniam, dlaczego jest fajna. Otóż zobaczcie, wyjeżdżacie sobie, świecicie sobie sami i tak, macie tutaj osłonę w postaci kamienia, macie kamuflaż w postaci krzaczora, macie dobrą odległość, no i idealny po prostu przestrzał na te mordownie. Większość pewnie z nas gra tak, że ktoś staje sobie mniej więcej w tym miejscu. Ja z kolei teraz od jakiegoś czasu gram w ten sposób na Kareli. Zobaczcie, wyjazd, swobodny spot, tutaj dostałem amoraka niestety od tego karnego wora. Tutaj jeszcze strzał ze zgęszeniem od T34x3, naprawiłem amoraka, bo to było ważniejsze w perspektywie bitwy. Gdybym to naprawił sobie jednak gąskę, to byłoby o wiele gorzej. No i teraz tego T34x3 będę rzeźbić, bo on tutaj jednak, jako że się przebił, to ja będę mu oddawać. I zobaczcie, teraz akurat on trochę przeszkadza. Tutaj obecność czołgu w tym miejscu, gdzie jest ten T34, bardzo utrudnia granie taką taktyką, bo on nas świeci szybciej niż my jego. I on jest też wycelowany, ale nie jest tak źle. Na razie 2-2, zobaczcie. Zapauzuję na chwilę, bo to jest ważne w tej sytuacji. Zwróćcie uwagę, kto, tak jak właśnie klasycznie, po prostu czołgi ciężkie kampią się zza tej, przepraszam, górki. T32 oraz T28 Proto zdążył już tam zginąć nasz M6, a gdzieś tam karnawał też. Także trzeba by się było uporać z tym czołgiem, bo on mi tutaj krzyżował plany i nie można było sobie wyjeżdżać spokojnie. Próba strzału w garnek, niestety oczywiście ding, także bardzo efektownie poleciała pestka w kosmos na orbitę. Tutaj próbuje pomagać mi T-150, chyba nawet o tyle pomaga, że coś tam go w sumie tak trochę wkurza. I teraz zobaczcie, strzał, bardzo ładnie pocelowane i podpalenie, także już dobicie 2502 punktu uszkodzeń. Zobaczcie, ten T-150 wyczuł pismo nosem, że ten karnywór będzie przejeżdżać, więc ładnie się tam do niego wycofał i mu pestkę wkleił. I teraz właśnie gramy taktyką, którą chciałem już stosować wcześniej, czyli zniknięcie, próba teraz strzału w KW-85. Nie wiem w sumie, dlaczego KW-85 wybrałem. Chyba dlatego, że podjeżdżał bliżej i stanowiłby większe zagrożenie pod względem jakby świecenia mnie na przykład na proxy, gdyby tutaj zjechał w tę dolinkę. To jest właśnie tak. Jeśli się świecimy, czekamy aż zgaśniemy, wyjeżdżamy, świecimy sobie sami jakiś czołg. Jest na przykład taki Black Prince, pocelowanie i cofka. I teraz znowu świecimy się, czekamy aż zgaśniemy, 5-5, zobaczcie, tutaj w sumie bronię flanki, bo popadali nasi, nie wiem gdzie się w ogóle poskładali, zobaczcie, znowu pauza, T32 oraz Protka już nie ma, nie wiem jak oni zrobili, że udało im się zginąć, mam przeciwko sobie KW-85, Black Prince'a i Isa III, bo tam gdzieś się świecił, również spadł mój T-150, także jestem na tej flance sam, na szczęście i tutaj w ogromne wyrazy uznania dla właśnie artylerii TBH Fireflyer. Naprawdę bardzo tutaj pomógł mi ten strzał, niestety się, no szkoda, że się nie przegryzł. Naprawdę gracz w tej artylerii zrobił tutaj potwornie dobrą robotę. Jednak zobaczcie, tak, dobił KW-85, która tutaj spadła.
Jest RHM, ja to niestety brakuje mi depresji działa, żeby boję się na niego wyjechać. On się jeszcze obniża, nie chcę strzelać teraz, więc o, teraz mi się w końcu udało na niego pocelować. Przełączony już na haeki. Zobaczcie, dostał jeszcze mukę za 4-3-6, także chyba to było też od arty, nie zauważyłem, ale wydaje mi się, że tylko ona. Tak naprawdę ta arta wspierała tutaj moją flankę bardzo, bardzo mocno. Świeci się znowu RHM, on próbuje jakiegoś, zobaczcie, znowu od arty wyjął, strzelił w kogoś tam daleko, więc już miałem możliwość dobicia go. I jest, zobaczcie, już 3775 punktów uszkodzeń, 9 do 9, przewaga w HP jest po naszej stronie na szczęście. I teraz tak, na górce jest E25, na dole jest Is-3 oraz Black Prince, także świecę sobie znowu sam ten wyjazd, szukam tego przestrzału, jest Black Prince i niestety ja się świecę, także trzeba się chować. Is-3 się dingnął od boku, no naprawdę, przyznam szczerze, ten ding był bardzo, bardzo ważny, bo gdyby się przebił, to pewnie mógłbym dostać Amoraka, a na pewno bym miał mniej punktów zdrowia, co potem by zaowocowało trudnościami w dalszej części bitwy. Nasi się składają, 9 do 11 się zrobiło, ja postanowiłem, że coś muszę, 10 do 11, na szczęście E25 wykończyło E25, postanowiłem, że muszę coś zrobić na tej flance, muszę ją zaorać, 4 zwykłe pestki, postanowiłem, że po prostu wjadę na Black Prince'a, przyjmę pestkę od Isa 3 i kończymy tę bitwę, mam dużą szansę Black Prince'a zbić na strzał. Ale oczywiście RNG pomóc nie bardzo chce, strzał i na szczęście bardzo ładny znowu fokus od arty. Arta po prostu, mimo że nie pingowałem nic na mapie, ani nie dawałem żadnych znaków, arta naprawdę świetnie wyczuwała moje intencje, pomogła z Black Prince'em, dobiła go za 12. Jest Is trzeci, kolejny szybki strzał z biodra, zanim ten Is skupi. 13 do 11, wydaje się, że bitwa, zobaczcie, zaorana, typ 59 i artyleria przeciwko mnie, E25, Jagdpanterze oraz FV-owi 304. Niestety typ 59 pada na plecy Jagdpantery, stwierdziłem, że to jest najwyższa pora się wracać. Tutaj pingnąłem artylerię, żeby mi pomogła, bo czułem jakoś, wyczuwałem pismo nosem znowu, że może być problem w ogarnięciu tego kapa. E25 poradzi sobie z artą, przecież no umówmy się, no to jest szóstotierowa arta E25, spamerskie działko, 2-3 strzały i arty nie ma, przy okazji sobie ją sam wyświeci. Jak Pantera wzywa pomoc, ja już piszę, że nadciągam z odsieczą i teraz właśnie zobaczcie, ani razu jeszcze w tej bitwie nie użyłem goldowej pestki, teraz myślałem sobie o tym typie 59, bardzo często magiczny pancerz, tu chciałem nawet jakoś może w ruchu strzelić, może by pykło, ale jakoś tej próby nie podjąłem. I myślałem cały czas, gold, nie gold, gold, nie gold, ale mówię nie, będę orał golda, ostatnio mnie jakoś tak wkurza granie przeciwników na goldzie, jestem 8 tierem, mam 225 mm penetracji, także no spokojnie tego typa wygarnę. Artyleria na szczęście posłuchała się mojej prośby o pomoc, stanęła sobie w bezpiecznej odległości, żeby mieć bicie w razie czego. Zobaczcie, kolejny strzał, magiczny pancerz typa 59, oczywiście się udaje przebić w ruchu, bo dlaczego nie? Próbuję się kontować, dostaję Amoraka, nie mam naprawki, więc ładuję 22 sekundy. Wydaje mi się, że tutaj powinienem trochę mądrzej zagrać, dlatego żeby, zobaczcie, typ się jeszcze raz przebił, ja się z kolei nie przebiłem i jesteśmy naprawdę w ciemnej dupie, bowiem typ ma na mnie bardzo dobry przestrzał. Ja niestety, zobaczcie, kolejna pestka od niego, losowanie niskie, ale tylko 96 punktów zdrowia, E25 tam wciąż walczy z artylerą, nie wiem co on tam robi. Wydaje mi się, że teraz ten typ chyba stoi na traku, więc wyjeżdżam na niego szybciutko i strzał teraz w dolną, czyli tak jakoś w górną płytę. Dlatego strzeliłem, bo miałem już gole załadowanego, bo się skończyły apeki. I zobaczcie, AMX-13F3 poradził sobie za 25. Nie mam bladego pojęcia, co on tam zrobił, że udało mu się przegrać w takim pojedynku, przecież artyleria no w sumie nie jest jakiś demon szybkości w obrocie, naprawdę nie mam pojęcia. No i teraz rączki mi się troszkę zaczynały trząść. Już zobaczcie, 5000 punktów uszkodzeń. Na dojeździe do tego typa spojrzałem sobie na wynik damage'u i tak sobie policzyłem w głowie, że jeśli tę bitwę, znaczy jeśli E25 ubije artylerię, a ja ubiję całego typa, to wciąż mam szansę na to, żeby zrobić 5000 punktów uszkodzeń, co było takim moim cichym marzeniem po tym, jak w ostatniej bitwie, którą wam pokazałem na Isie 3 na cichym brzegu, zrobiłem 4800, 4900 i tutaj staram się dogadywać z artylerią. Ona w tym czasie pisze Z25, który... znaczy ja się zgadzam, że tutaj E25 zagrał jak Moron, że dał się zbić artylerii.
Ale no cóż, jedziemy dalej. On coś tam pisze, że on ma, że Arta ma więcej bitew, bo ale on ma mimo wszystko wyższy rating, także jakieś tam rozmowy. Przedstawiam swoją sytuację artylerii, którą poprosiłem, żeby. Czyli intencja była moja taka. Pojedynek dwóch artylerii może się skończyć bardzo nieoczekiwanie, więc jeśli ten człowiek mógłby, to najlepiej, żeby on pojechał pierwszy, żeby on jednak tutaj zaspotował, w najgorszym razie dostał pestkę od Arty, a w tym czasie ja będę miał spokojnie chwilę, żeby podjechać i swoją pestkę wkleić. Naprawdę dogadujemy się bardzo dobrze na czacie, on rozumie jakby mój plan i robi dokładnie tak, jak go o to proszę, także powiem super, bardzo, bardzo dziękuję, bo pomógł, zobaczcie, dwa flagi już ma na koncie, damage'u też trochę naklepał. Teraz widzę, że mi ta Arta trochę ucieka. Boję się, że jeśli wyjedzie i zostanie trafiona, to potem mogę nie mieć czasu podjechać i go pomścić. Na przykład jeśli powiedzmy Arta się schowa za A8, za kamieniami, to może być kłopot. Teraz zobaczcie, widzicie, pisze wait, on też widzi, patrzy na mnie, czy ja dojeżdżam, czy nie dojeżdżam, podjeżdża, stara się tak trochę świecić. Na razie Arty nie widać. Ona już mocno uciekła, no i teraz pomysł był taki, żeby oczywiście można wyjechać na kapa, na kapie się troszkę polansować i wygrać tę bitwę przez kapa. Niemniej wydawało mi się to, cóż, będąc isem trzecim, nie chciałem tak tej bitwy zakończyć. Myślałem sobie na przykład, że może w takim razie zrobimy tak, że artyleria sobie będzie tutaj kapować i na przykład zrobi okupanta, a ja sobie tutaj spokojnie na przykład w tym czasie znajdę Artę. Oczywiście serducho mi trochę biło, bowiem zobaczcie, 96 punktów zdrowia, Amorak, także nawet niedokładnie przycelowane trafienie od Arty mogłoby mnie ubić, więc naprawdę troszkę się, no właśnie teraz pisze AMX, że no balls, no ja tutaj naprawdę troszkę kochones miałem, duże, ale mimo wszystko pod gardłem, szukałem tej Arty. Zapytałem w sumie głupio, czy Arta była wyświecona. Myślałem bowiem o tym, że na przykład jeśli poczekam chwilę, to dam Arcie medal zagończyka. Oprócz okupanta to również zagończyka. Ale to było głupie moje pytanie, bowiem jeśli dostała pestkę, to musiała być wyświecona, no bo trudno, żeby tak mała Arta dostała pestkę przypadkiem zupełnie. On pisze, że nope, bo pewnie chodziło mu... Znaczy pewnie pomyślał, że chodzi mi o to, czy teraz był wyświecony, a mnie chodziło jakby ogólnie na przestrzeni bitwy. No i jest artyleria, zobaczcie, świeci się. Ja teraz w sumie pojedynek skupiam, ona strzeliła. Ja widząc, że pestka w moim kierunku leci, od razu kliknąłem. Mogłem tutaj w sumie oczywiście poczekać, mogłem się uprzeć, żeby dać tej artylerii naszej mimo wszystko okupanta, ale ryzyko było już chyba zbyt duże, żeby pogrywać sobie w ten sposób, więc po prostu odpaliłem pestkę złotą, bo złotą mogłem tylko jeszcze HEK, ale HEK kapryśny, chociaż za 88 na pewno bym tam się czyli po prostu trafił i zbił. Także no cóż, bitwa wyciągnięta, mimo że wyglądała na początku obiecująco, to podejść trochę poskładała, ale udało się tę flankę utrzymać i przechodzimy do podsumowania. Medali jako takich może w tej bitwie wiele nie ma, bo tylko as pancerny i duży kaliber. Niemniej sporo mi wydropiło różnych pomniejszych odznaczeń. Także też taki medal za podpalenie, to odznaczenie ręki Boga. Także no takie tam pomniejsze, ale mimo wszystko ta plansza końcowa wyglądała naprawdę ładnie. Słuchajcie moi drodzy, chciałem jeszcze dokończyć tę myśl z połowy jakoś powtórki odnośnie tej miejscówki, bo w przebiegu walki jakoś tak trudno dokładnie swoją myśl doprecyzować. Chodzi po prostu o to, że tamto miejsce jest naprawdę bardzo fajne. Każdym czołgiem, który ma trochę pancerza i oczywiście wie, że można tam grać, bo tak jak mówiłem, daje osłonę kamień, daje osłonę krzak. Dzięki temu plus, jako że jesteśmy w pierwszej praktycznie linii świecimy sobie sami, więc cały damage i cały exp mamy na swoje konto. Świecimy też drużynie, świecimy artylerią, jeśli są w bitwie, także naprawdę miejscówka bardzo, bardzo mocna. Używana, okej, zgadzam się, widuję tam przeciwników, niemniej chyba jeszcze nie
jakoś specjalnie eksploatowana, więc pomysł na bitwę już macie. Jeśli ktoś zna tę miejscówkę i mówię dla niego oczywistości, to przepraszam. Ja się o tym miejscu dowiedziałem niedawno i myślę, że część z moich widzów również nie była jej świadoma. Pewnie tłukli się przez Mordor, za tymi dwoma skałkami sobie stali, a tutaj naprawdę można pograć troszkę bardziej agresywnie i przy okazji o wiele jakby lepiej pod kątem z swojego damage'u i swojego expa. Także, no cóż, przeciwników trochę ładnie udało mi się tutaj postrzelać. Szkoda, że zabrakło jednego fraga do Top Gun'a, ale to akurat w tej bitwie nie było najważniejsze. Ważne było to, że udało się ją naprawdę wyciągnąć, bo zostałem w pewnym momencie moje dwie ustępy, które mi tam towarzyszyły, podobno mi towarzyszyły, to się poskładały i ja już byłem zupełnie sam. Wyniki świadczą same za siebie. Zobaczcie, jedna ósemka 203, druga ósemka 294. Tutaj ten T34 i T32 coś tam porobiły. No całe, znaczy całe, niecałe 1000. U nich najlepiej T59, 3000 Borsuk, 2,5 E25, 1700 i zobaczcie, po naszej stronie ja 5157, także na 8 tierach, na 5 8 tierach to był naprawdę wynik, wydaje mi się, całkiem ciekawy. Cóż, FV bardzo ładnie, 1912, ogromna pomoc ze strony tego gracza, zarówno obrażeniami, jak i potem końcówką gry, także naprawdę super sprawa, potem mu jeszcze podziękowałem po wszystkim już w garażu, że naprawdę służył mi tak ogromną pomocą. 1559 bazowego expa, bitwa, której naprawdę nie powinienem się wstydzić. 18 oddanych strzałów, 18 trafień, 15 penetracji, 9 strzałów przyjętych, 6 z penetracją, 3 odbite za potencjalne 1530. 6 przeciwników wyświeconych, zobaczcie, ta miejscówka również jest do świecenia aktywnego, także naprawdę sporo się tutaj również świeci. 9 aż uszkodzonych, 5 zniszczonych, przejechane 4 km. Bez obrony bazy, niemniej i tak tam trochę się udało te bazy wyciągnąć. Prawie 81 tysięcy zarobku, a po odjęciu kosztów utrzymania i amunicji wyszło 41 tysięcy na czysto. A że to była pierwsza bitwa danego dnia, jedna z moich chyba albo najlepszych, albo wręcz najlepsza gwiazdka, wyższa niż razy 2, to 2338 expa. Razy 3 dało mi sumarycznie 7014 punktów doświadczenia. Także naprawdę bardzo, bardzo fajny wynik. Jeden z moich najwyższych w ogóle do tej pory w karierze WOTA, oczywiście mam wyższe, niemniej wydaje mi się jest w top 3, a na pewno w top 5. Najwyższy mam na PZ-cie B2, potem jest chyba wynik na 122-44, gdzieś tam jest po drodze Pantera M10, bo swego razu zrobiłem nią wynik również ponad 2000 expa, no i właśnie ten IS trzeci, ale wydaje mi się, że to będzie wynik chyba w trzeci w mojej karierze. Także, no cóż, wydaje mi się naprawdę, że bitwa warta obejrzenia, warta nauki, ta miejscówka naprawdę strong i myślę, że wyjątkowo mogę wam pokazać bitwę, w której nie tylko robię asa pancernego po prostu z kapelusza, tylko naprawdę zasłużyłem, wykerowałem i po prostu bitwę dobrą zagrałem. No, to żebym jeszcze przyrymował na koniec. Także to tyle, bardzo wam dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć!